Cykl Poznajmy Region to jak zwykle spotkanie z historią, tradycją, kulturą oraz pasjonatami. Tym razem gościliśmy Dianę i Rafała Jakubowskich z Zagrody Edukacyjnej w Muchowie. To nasi przyjaciele, którzy od lat popularyzują najstarsze dzieje regionu. I dopisała frekwencja, okazuje się, że starożytność i także mity cieszą się olbrzymią popularnością. Zachęcamy Państwa do zwiedzania stałych naszych ekspozycji, wśród których są właśnie te artefakty starożytne, w tym skarb z Paszowic oraz malowana ceramika. My, Słowianie, okazuje się, że nie jesteśmy rodowitymi Europejczykami. To tylko odważna teza, czy są jakieś dowody na to? Przede wszystkim komparatystyka, czyli badania porównawcze z zakresu religioznawstwa, językoznawstwa, historii, archeogenetyki, archeologii wskazują na to, że tak naprawdę jesteśmy Eurazjatami, czyli przybyliśmy oczywiście tutaj wiele tysięcy lat temu, lecz nasze korzenie są gdzieś głęboko w Azji. Dzisiaj ciekawy wykład, później dyskusja. Jakie są korelacje między kulturą chrześcijańską a wierzeniami Słowian? To wiadomo akurat z historii papiestwa, że wczesnośredniowieczny papież Grzegorz zalecił zmiany świąt, które zalecano wcielenie po prostu obrzędowości wcześniejszej przedchrześcijańskiej, oczywiście w sposób zlaicyzowany. W ten sposób też zmieniano miejsca sanktuariów w daty świąt. Więc cała, może nie cała, ale w dużej mierze większość dzisiejszej obrzędowości chrześcijańskiej to jest przemieniona obrzędowość wczesnochrześcijańska. Przykładem Zielone Świątki, przykładem Wielkanoc, Boże Narodzenie, właśnie święta choćby dożynkowe, tego typu pozostałości. Państwo dzisiaj w takich nietypowych strojach, one coś oznaczają, są konkretne z jakiegoś regionu? Tak, to jest ubiór wczesnośredniowieczny słowiański, pochodzący z Słowiańszczyzny Wschodniej. To jest Ruś, Nowogród dokładnie. No, elementem tego stroju, właśnie strój składa się z wielu elementów. Kobiecy bardzo złożone, zapaski, ozdoby, no i krajki, które były miały tutaj, może pokażę. Krajka jest to element stroju sakralny, który miał na celu ochronę i też jakieś przysporzenie pomyślności kobiecie, która ją nosiła. Pas u mężczyzn był oznaką zarówno, można powiedzieć, dojrzałości, jak i też po części dostojeństwa. Zalecano, że gdy człowiek wstał rano, a był już dorosły, to wypadało pas założyć, nie wypadało go na sobie nie mieć. Więc no, jest to z jednej strony właśnie jak najbardziej związane z kulturą, ale także nawiązuje tutaj, co moja małżonka wspomniała, do obrzędowości. Na pasie akurat moim widnieją swastyki, które są osobieniem złożenia pięciu żywiołów, które konstruują wszechświat, które konstruują świat, który nas otacza, ten materialny, jak też niematerialny. Ja może dodam, że swastyka w starożytności była symbolem szczęścia i pomyślności, także każdy szanujący się szaman stosował je w swoich obrzędach, ale też ludzie ozdabiali nimi przedmioty użytku domowego, także swastyka bardzo popularnym symbolem była i myślę, że do tej pory jest, choć nie znamy jej znaczenia, jak widać. Osoby zainteresowane możemy odwołać do książki. Oczywiście tak, jak najbardziej. Zapraszamy i polecamy się gorąco oraz nasze stowarzyszenie oraz wydawnictwo Paraźródła. Książka, która ukazała się w zeszłym roku, nosi tytuł Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji. Zapraszamy do lektury. Także przed nami kolejne wydarzenia w muzeum, jak choćby na Dzień Kobiet przygotowaliśmy specjalny Wieczór Kobiet. Wszystkie panie zapraszamy już 6 marca o godzinie 18, gdzie tym razem body painting i performance, a więc te najnowsze sztuki będą właśnie wprowadzać nas w świat kobiecości. Bardzo kolorowy świat.